Hej ekipa, witam was w stanie, witam was serdecznie w kolejnej przygodach Monster Expeditions. Tęskniliście się za tytułem? Ja odrobinkę, byłem ciekawy dalszych przygód naszego stworka. Dowiedzmy się w takim razie gdzie, co, jak i dlaczego. Pobudka, mój drogi, bierzemy się do roboty, szukamy drogi. Sądzę, że przejście w tym kierunku będzie. Takie mam wrażenie. Tutaj, ewentualnie jeszcze tutaj mógłbym coś zdziałać. Czy mógłbym? Mam taką nadzieję, raczej, no właśnie to jest to, że chyba już zrobiłem błąd na samym starcie, na samym początku, więc tutaj musimy, no właśnie, tylko tak, jak ja go pchnę w tym kierunku, to nic mi to nie daje, czy ja mogę ewentualnie stąd coś zrobić? Spróbujmy, najpierw zobaczmy z tymi pinkami, coś się pobawić, czy jest to wykonalne, żeby tutaj coś zrobić, tylko tak, jak tu przejdę w tym kierunku, to jak widzicie, tutaj już nic nie mogę zrobić. Tu ewentualnie pięki mogę połączyć, ale co mi to da? No właśnie, czy mi coś da połączenie tych pieńków? Czy ja w ogóle coś z nimi tutaj mogę zrobić? Niekoniecznie, więc no właśnie, dobre pytanie. Co my tu w ogóle mamy wyczarować? Co my mamy tu w ogóle wykombinować, żeby te pięki nam wskoczyły tak jak trzeba? A może jeżeli ja pójdę to w tym kierunku, uderzę to, ale to nadal nic nie daje. Zdecydowanie nic mi tu nie daje. Chyba że uderzymy to tak. Mamy przejść tu. Teraz możemy przejść tu. Ale coś mi to dało? Szczerze powiem, wątpię. Ale powiążmy to. Jak widzicie, no jest przejście, jest pomoc, no super, no fajnie. No ale nadal nic nam to nie dało. Więc ja skupiam się na tym, żeby jednak rozegrać to w taki sposób. Tylko właśnie, tutaj musimy to sprowadzić tak do parteru, w tym kierunku. W tym kierunku, żeby to poszło tu. Ale tutaj nam nie blokuje. Tak. Tak, ale nadal to nam nic nie daje. Jeżeli to puszczę tak, to w tym kierunku nadal nic mi to nie daje. No ewidentnie nic mi to nie daje. Nie wiem. Nie mam pomysłu na to, może jednak tutaj coś spróbuję za ten czas zadziałać. Chyba, że ten pieniądz ma do czegoś nam służyć w pomocy. Bo tak w sumie on, tak jakby tutaj... Powiem wam szczerze, że mamy trudności dzisiaj z myśleniem, jak miałoby to być rozegrane. Jakby to ugryźć, no nie wiem, ewidentnie nie wiem jak się tam dostać. To jest najlepsze, że ja naprawdę nie wiem. Chyba już wiem. Tym pinkiem, poczekaj, cofniemy tego pinka, rzucić w tym kierunku, tak, pchnąć go w tą. Tutaj oczywiście się nie przedostaniemy teraz. No to powiem wam, że wyzwanie mam konkretne, bo nic z tych rzeczy, które tutaj mam pomysły, nie wypada, więc dajcie mi sekundkę, ja się muszę nad tym wszystkim zastanowić. Mam rozwiązanie do tej zagadki. Kurczę, ale takie proste. Ja tyle siedziałem i się głowiłem. Dosyć proste. Kładziemy tego loga najpierw na początku, teraz kładziemy tego. Ten się opiera o to. Tego rzucamy tu. I teraz tego ładnie przetaczamy. I pięknie mamy przejście. No kurczę, to było tak banalne. Tak się ładnie, prosto tutaj się kombinowało. A ja nie mogłem od razu jakoś na to wpaść. No dobra, w takim razie teraz już jest łatwiej. Już teraz idziemy łatwiej. Znaczy teraz już możemy iść dalej. Natomiast czy my tu możemy na jakąś wysepkę jeszcze wejść? To jest interesujące. Tutaj niby wysepka jest, ale nie do końca. Tutaj tak samo już bardziej tą po prawej górę widzę. Dobra, tutaj mamy dwa logi, które musimy jakoś wykorzystać. No i teraz dobre zapytanie. Jak to tutaj ugryźć? Na razie nóg nie moczę, na razie muszę tutaj wszystko to dobrze rozegrać. Więc najpierw wrzucę tym logiem w tą stronę. Może tutaj tak i tu pchniemy. No nie, ewidentnie nie chce funkcjonować. Ale w takim sposób. No i tutaj jakbym zepchnął. A dobra, chyba już widzę. Zepchnąć w tą stronę. Pchnąć i możemy przejść normalnie w tą stronę i elegancko. I mamy kolejne miejsce, jakąś skamienieliznę. Granit. Think about granit. Shame, ok. Ci potworki lubią jeść granit. Tyle się dowiedziałem. Natomiast zdziwiam się, że tutaj my granitu nie chcemy używać. Dobra, czy tu jest zdecydowanie koniec drogi. Tutaj możemy próbować się jakoś dostać jeszcze na tą wyspę.
No, ale dobra, to trzeba będzie kombinować, trzeba będzie naprawdę przetestować, jakoś to, tą drogę jakoś wykombinować, żeby tam się dostać. Na tą ostatnią z ostatnich. Tylko właśnie, tu mamy przejście martwe. Właśnie, halo, czy nie dostanę tutaj, nie dosięgnę raczej? No nie bardzo, ciężko będzie. Tutaj przejścia brak, jak widzicie, całkowity brak przejścia. No nie wiem, tutaj ewentualnie, no z tymi drzewami na dole coś musi być, żebym ja się mógł tutaj dostać. A na pewno tak musi być, tylko co? Jak ten temat tutaj rozgryźć? Dobre pytanie, dobre pytanie. Zastanawiam się, czy ewentualnie to drzewo mogę jakoś inaczej powalić. Chyba nie bardzo. Chyba musi się jednak iść w tym kierunku, bo raczej innej drogi tutaj nie ma. Nie wydaje mi się, żeby tutaj była możliwość. Ewentualnie możemy to zrobić w taki sposób. Dobra, już wiem. Cofnij nie w tę stronę. Tutaj musimy to przetoczyć, ale jak przetoczymy, to poleci za daleko. Ale chyba to jest właśnie o to chodzi, żeby troszkę nam za daleko poleciało, bo my musimy to dostarczyć tutaj. I właśnie o to chodziło, żeby tu powiązać i my się odpychamy. Właśnie o to chodziło, dosyć proste. Jednak trzeba było się trochę zastanowić. Dobra, płyniemy dalej. Uuu, rollercoaster, czyżby rollercoaster? Uda nam się? Wow. Mamy rollercoastera, udało się, dotarliśmy tu, słuchajcie, rollercoaster w akcji. Może będzie tutaj fajna jazda. Chciałbym tu pojeździć, więc po kolei najpierw dowiedzmy się, co tu musimy zrobić. Tu musimy jakoś przejść, więc tego loga jakoś opuścimy w tym kierunku. Super, będziemy teraz widzieć, jak nam nad głową jeździ, nie? Tak się ta stanie cieszy, tak, nie wiadomo czym. Dobra, w takim razie przepycham to i tutaj przechodzimy. Super, odkrywamy kolejne miejsce. Kurczę, jakie fajne miejscówka. Dobra, to teraz rozkminka. Czy potrzebuję te długie do czegoś, żeby się tam dostać? No może tutaj. Może. Spróbujmy. No ale tutaj ewidentnie będzie przepchanka bardziej skomplikowana. Bo jak widzicie, w tym kierunku tutaj musimy pchnąć tak. Dobrze, tutaj się nie przedostanę w tym kierunku. A tutaj w tym? Chyba jednak to musi być w tym kierunku ustawione, więc jeszcze raz proszę zresetować. Najpierw powalmy ten blok. Teraz powalmy ten blok. Dobra. I teraz tak, tutaj się mogę dostać, tak. Ale tutaj nic mi to nie da, bo tutaj tak tego nie mam jak pchnąć. No i patrzcie, teraz się nie wydostanę, najlepsze. Się teraz stędy nie wydostanę, więc najpierw weźmy tu. Pchnijmy to. Może teraz coś wypali, tylko tak, tu w tą stronę. Poczekajcie, a jakbym to zrobił w tą stronę, tu spróbował w tą stronę pchnąć. No brakuje mi centralnie jednego. Jak to zrobię, to się powiąże. A chyba już wiem, więc na po kolei zróbmy to tak, jak myślę. Czyli pchamy w tym kierunku, tutaj i wrzucamy tu do wody. Teraz tutaj wchodzimy, przepychamy. Tylko nadal mi powstaje pytanie, jak się mam tu dostać? Czy jakoś się mogę tu dostać? Stąd? No jak widzicie, nie. Teraz pytanie, jak ja mogę to wykorzystać? To jest właśnie problematyczne, bo nadal tego nie wiem. A nie, przepraszam, przecież mogę się tędy dostać. Kurczę, no jaka logika. Banał, no przecież banał w staniu. I powiązane, super, oczywiście tego już powalę tu. Dowiedzmy się, co tu jest. Wow, jakieś miejsce. Dowiedzmy się, może tu jest opis tego rollercoastera. Scream if you want to go faster. O, Englandland rollercoaster. Dobrze, bardzo dobrze. Was help Harry need loud instruction to keep when to speed up. Czyli twierdzą, że my, żeby krzycząc, znaczy, żeby przyspieszyć, musieliśmy krzyczeć. No spoko, dobra, fajnie, podoba mi się. Teraz oczywiście tu się odpychamy i takim to sposobem przechodzimy dalej. No bardzo fajny system. Okej. Trzymaj ramiona i nogi blisko siebie, żeby tutaj nie było problemu. No i teraz pytanie, czy gdzieś dalej możemy się dostać? Tak, tu jest kamień, zdecydowanie musimy to zrobić w taki sposób. No, może nie w taki sposób, ale w taki sposób, żeby tutaj
podpłynąć dalej. Mam nadzieję, że nie odpłyniemy od tego rollercoastera, bo przyznaję, chciałbym tutaj wsiąść do środka i popłynąć, tak? Dowiedzmy się, czy będzie nam to dane. Okej, na razie jesteśmy blisko. Na razie trzymamy się blisko, jest spokojnie. Ale teraz trzeba się tu dostać. Więc bardzo, bardzo fajnie. Teraz tak, tu pchamy to drzewko w taki sposób. I tu będzie w tą stronę. Dobrze. Tu tak samo z tej strony pchniemy. Więc raz, nie bardzo. Nie bardzo, nie zadziała tak. Z tej strony też to nie zadziała. Kurczę, to jak niby mam to odepchnąć teraz? W tą stronę zadziała? Raczej nie bardzo. A może to ma nie być po tamtej stronie, tylko musi być właśnie po tej. Czyli jednak ja... Nie, cofnij się z powrotem, nie odpychaj się, wróć, wróć tutaj. Bardzo dużo będziemy odpychania się dzisiaj mieli, jak widzicie. Dobrze. Czyli to idzie w tym kierunku, czyli zupełnie inaczej niż myślałem wstępnie. Tutaj tak. I tu tak. I proszę bardzo. Kolejne wiązanie. I tu się odpychamy na kamieniach. Gdzie tym razem? I teraz znowu w dół. Kurczę, dużo pływania. Podoba mi się takie coś. Tutaj nie możemy oczywiście. Ale tutaj możemy przejść, zobaczyć co tu jest. A, powrót, droga powrotna, spoko. Teraz idziemy w drugim kierunku. Tutaj. Mamy kolejne. You must be in the tower right to coaster. Ok. I teraz. Teraz tutaj kolejne. Teraz długie drzewa, więc też znowu zabawa. Lubię, powiem wam, spodobała mi się ta gierka. Niby taka prosta się wydawać mogła, ale jednak nie. Jednak gra jest troszkę bardziej zawiła niż by się mogło wydawać. Ok, czyli musimy pchnąć dwa, ale to nie mi spowoduje w tym miejscu. I teraz tu, tak? A teraz w taki sposób. Dobrze. I teraz idziemy w tym. W tą stronę, pyk, dziękuję. Powiążemy i płyniemy dalej. Kurczę, nie myślałem, że tak szybko tutaj dojdę. Myślałem, że jeszcze jest jeden odcinek, który spędzę, ale udało się. Dobra. I teraz co? I tam mamy kamień. Czyli musimy pchnąć to tak, żeby to chciało tam dolecieć. Ale to pójdziemy w tym kierunku, tak mi się wydaje. Albo nie. Pójdziemy w tym. Tu przepychamy tak. Tutaj w taki sposób. Ale właśnie. A no właśnie, najpierw trzeba to drzewo powalić, żeby cokolwiek z tego było sensownego. Więc przepychamy. Idziemy. Tylko, czy to będzie teraz z dobrej strony? To się okaże. Co ja będę zgadywał? To się okaże. Idziemy. Przepychamy w tą. Przepychamy tu. Tylko, że... No właśnie, teraz mi nie pasuje system. Ach, no właśnie, teraz tak, jak pchniemy to w tą stronę, to nie odepchnę, a jak pchnę w tą, nie, teraz powinno być ok, tylko że ja w złym kierunku to pchnę, bo to musi iść w ten, tą drugą, tą ścieżką. I teraz mogę elegancko przepychać to tutaj. Dziękuję, powiążę się idealnie i odepchniemy się. Gdzie dopłyniemy? Czy gdzieś dopłyniemy? Kurczę! Kurczę! Udało się! Kurczę! Ale pływania! Szacun! Szacun dla twórców za tą pomysłowość z tymi zagadkami, z tymi kamieniami. No i dopłynęliśmy gdzieś. O, jakaś chmurka! Co my to mamy? Co to jest? Pet Cloud. Okej. Czyli Domestication Cloud, czyli ludzkość udało się wyhodować, hodować chmury, super. Okej. To teraz idziemy w drugą stronę. Tutaj. Czy tu coś mamy? Znowu skały. Znowu skały. Znowu skały. Dobrze, skoro skały, to niech będzie, że skały. Teraz tak, tylko jak ja puszczę to w tym kierunku, to nic mi to nie da. Trzeba zrzucić chyba tutaj do wody. Chyba. Mam nadzieję, że dobrze to kombinuję. Tutaj przepychamy w tą. Tak. Zobaczmy. Jeszcze pójdę w drugą stronę, żeby zobaczyć, co ewentualnie tu jest, bo dosyć prosto się tam dostać, żeby mieć wszystko już odkryte. Tutaj też skały, kurczę. Widzę, że bardzo się twórcom w tym miejscu spodoba kwestia skał. Zagadek ze skałami. No, mi w sumie też. Bo ze skałami to tak naprawdę nie jest bardzo aż tak skomplikowane, jakby się być, wydawać mogło. Tylko żebym...
No właśnie, żeby to dobrze rozegrał, to najpierw wrzucam tego. Albo i nie. Albo i nie. W taki sposób przechodzimy tu. Tu ani w tą, ani w tą, ale dobrze. Dobrze, udało się. Wróć za bardzo. Tak, tak. Tutaj. I teraz w drugą stronę. Mam nadzieję, że myślę dobrze. Czy nie? Chyba jednak za bardzo z tamtym poleciałem. Cofnij. Bo teraz mogę się tutaj zatrzymać. O! Właśnie, o to chodziło, żeby się troszkę tu zatrzymać. Poczekajcie. Tak. O! Tak jak teraz. Tom, tom, tom. I tu. I teraz tego loga, tą belkę, to miejsce. Proszę bardzo, jaka piękna zagadka. Rozgryźliśmy to. Płyniemy dalej. Na razie popłyniemy w prawo, później ewentualnie wrócimy i w lewo. O, i super, możemy nawet fajnie wrócić. A tutaj zagadka, poczta. I patrzcie, jak to wygląda. No, roller coaster. Myślałem, że będzie większy troszkę, ale nie narzekam. Jest, bardzo mi się podoba. Ale jednakże wrócę tutaj, bo mi się podoba ten rejon, który tutaj możemy znaleźć. Zaraz się tu wrócę. Tutaj raczej możemy iść już do góry, więc na razie tego miejsca nie chcemy. Więc przepraszam bardzo, wracamy po poprzednią mapkę, poprzednią wysepkę. Tutaj, super. Idziemy, 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 idziemy. Bardzo naprawdę twórcy pomysłowo podeszli do tematu. Płyniemy teraz w tym kierunku. O, myślałem, że już dalej dopłyniemy, ale nie. Tym razem tu. Choć liczyłem na to, że bardziej w dół popłyniemy. No ale dobrze, teraz musimy przedostać się w tym kierunku. Tu skała raczej już nie zagra nam, nie zrobi dużego znaczenia. Tu raczej musimy w taką stronę przejść. Tylko żeby to dobrze ugryźć. No właśnie. To pchnąć w tą. Ewidentnie tutaj w tą stronę nie zadziała. Jak to puszczę tak? A, chyba że w taki sposób. Tak. I dzięki temu możemy przejść. Proszę bardzo, dosyć proste. Kolejne. O, złota rybka. A golden fish bowl. Super. Jakie nazwy. Dobra, dobra, w takim razie lecimy dalej. Tutaj wysepka kolejna, dosyć szybko dostanie się. I tu. A może tu? Spróbujmy w tym kierunku. Rozgryzłem to. Nawet szybciej zeszło niż myślałem. Dosyć jest to proste. Najpierw oczywiście trzeba ustawić tak jak myślałem. Czyli ustawiamy te pięki tak, żeby się wsparły na sobie wzajemnie. Natomiast teraz tego wrzucamy do wody. Tutaj ładnie podnosimy. Tutaj przetoczamy. Proszę bardzo, gotowe. I przechodzą przez belkę. Mamy przejście na kolejną wyspę. I o to chodziło, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I dzięki temu bardzo szybko wchodzimy na kolejne. Kurczę, szybko, sprawnie i na temat. Bardzo mi się podoba, tylko tak. Tutaj, tu już będzie trudniej. Jak widzicie, tutaj żeby się dostać, to już nie jest tak prosto. Już nie jest takie hop-siup. Ale spoko, i to ogarnę. Więc dajcie jeszcze sekundeczkę, dwie może. Ta zagadka jest bardziej pomieszana niż myślałem, naprawdę. Najpierw bierzemy tego loga, po prostu, niezmiennie, rzucam go do wody. Następnie biorę drugiego loga, także rzucam go do wody, żeby zrobić przejście. Natomiast teraz robię ciekawą akcję, mianowicie muszę trochę z tym logiem się pokombinować. Tutaj troszkę go w tą stronę poprzepychać, trochę w tą, trochę poprzepychać, żeby się ustawił tutaj teraz i dopiero teraz mogę go tu spokojnie wrzucić do wody. Trochę skomplikowane, ale w końcu udało się. Więc ruszamy dalej. Zobaczmy, gdzie mi jest, co to jest. Perfect Chameleon. Okej, okay, super. Czyli nie widzimy tutaj naszego eksponatu. Spoko. A teraz musimy się tu dostać.
Ale oczywiście chyba. Oczywiście. To nie powinno być aż tak trudne. Bo jeżeli ja to pchnę w tym kierunku i to przetoczę w taki sposób, to nam nie zadziała. Dobra, czyli jednak nie. Jednak nie tak prosto, jak myślałem na początku. Najpierw muszę się zastanowić, może w tym kierunku, a może to zadziała na takiej zasadzie, że ja muszę to pchnąć, tak? Tak jest, dobrze, a z daleko wróć, jeden ruch i przechodzimy dalej. No proszę, idealnie. I mamy fajne miejscówkę, o tu. Tu się przedostać, ale tu trzeba oczywiście to drzewo w odpowiedni sposób przesunąć. Czyli tutaj w tą, tu tak, tu znowu w taki sposób. Idealnie, rzucamy i teraz tu wpychamy. No i proszę, jak ładnie odkrywam kolejne części mapy, jak pięknie. Ale to się robi naprawdę interesująco, że tutaj w tym kierunku idziemy, a nie w tym. W sumie tu jest jeden lok, tutaj jedno miejsce, tylko było do zwiedzenia i moglibyśmy iść tutaj? Przepraszam bardzo, tak chciałem wszystkie wysepki zaliczyć. Jak tak można zostawić taką jedną, samotną wysepkę? To ja już tam idę, już ogarniam temat, już wysepka, czekaj na mnie. Już i ten temat ogarnę, tylko właśnie jak? Czy tak jak teraz? A jednak proste, dosyć bardzo proste bym powiedział. Wrzucamy tego loga tak, później wrzucamy tego drzewko tak, przepychamy, następnie przechodzimy tu, to ustawiamy do góry i proszę, jakie to proste było. A ja tak się zastanawiałem, dlaczego to mi nie działa. Natomiast jesteśmy, ostatnia dostępna mapa, ostatnie miejsce, kurczę, dostać się na tą planszę, akurat było bardzo banalnie. I mamy to wszystko, odkryliśmy, przechodzimy dalej i zostaje nam to miejsce, to niezwykłe miejsce, na którym... No właśnie, na którym w sumie tutaj nie wiemy, jak to ugryźć, bo tu jest niby wyspa. Aha, ale by i tak w sumie możemy iść w tym kierunku, więc patrzcie, jesteśmy tu. I znowu kamienie, proszę, o, akurat tu zagadka z kamieniami jest dość banalna. Chyba, że to jednak nie na kamienie mamy iść, tylko na to miejsce? Może, spróbujmy tylko. Ja muszę się tutaj chwilkę zastanowić. A może jest faktycznie to miejsce, tylko że ja już tak się pcham na te kamienie? Może tak być. Ale w sumie wiecie co? Nie widzę tego, żeby tutaj faktycznie to było to. Nie trafia do mnie w tym momencie. Wybaczcie, ale nie widzę. Bo może trzeba by to pchnąć w tą. Bo jak pchniemy to tutaj. No nie, ewidentnie to będą kamienie. Zastanawiam się, czy czasem twórcy też nie dali nam podpowiedzi, że jeżeli my wykonujemy w sposób prawidłowy rzeczy, to czy muzyka lepsza nie gra? Nie wiem. Tylko że my tu dalej przejścia nie mamy? Tak jakobyś, tak nic? No to teraz się zrobi problem. Czy na pewno dobrze to zrobiłem? No dobra, stwierdzam, że jednak to jest chyba to miejsce, do którego mieliśmy dojść, bo to już koniec trasy. Teraz każą nam po prostu iść w tym kierunku. Zastosuję się, płynę w takim razie tutaj. I będę próbował rozgryźć tą zagadkę z tym. Dosyć nietypowo, ale może się uda, bo to tak, jak pchnę to w dół, to wiadomo co się stanie. A jeżeli to pchnę od tej strony, tu ładnie to przepchnę w tą. Tu podejdziemy tak, ale tutaj nic nam nie daje. No i właśnie, co dalej? Tak bardzo nie do końca poszło po mojej myśli. Chyba, że sobie darujemy zdjęcie tego drzewa. No nie, tego... Ale nie chciałem do poczty. Chyba, że zrobimy to tak. No i kurczę, będę się z tą skrzynką pocztą męczył. Dobra, czy może to po prostu mamy zepchnąć? Tak po prostu? Może o to chodzić? Może. Tylko my sobie jesteśmy tego jeszcze nieświadomi. To idziemy tak. Tak, okazuje się, że wystarczyło zapchnąć. Ale to banalne. Ale dobra, mamy to. Teraz tu przechodzimy w tym kierunku. Kolejna wysepka. I mamy Creature Container Bowl. Okej. Spoko. No i teraz tutaj dalej i jeszcze dalej. Mamy dużo tych zagadek. Więc ja się jeszcze się chwilkę zastanowić nad to muszę. Czy mi tu na pewno powolno przejść w tym kierunku? Czy muszę nakombinować
przejściem tutaj. Dobra zagadka, muszę się chwilkę przemyślić to wszystko. No, to już wszystko wiem. Myślałem, że będzie gorzej, a jednak nie. Kładziemy ten bloczek tak. Teraz tego loga tak. Tu przepychamy po prostu. Zastanawiałem się wcześniej, czy faktycznie, bo mam rzucić do wody bez żadnego przejścia, ale tak. Dzięki temu możemy przejść teraz na kolejną wyspę. No i tu jest dosyć jasny kierunek, raczej w tym kierunku nie pójdziemy. Tutaj i tylko i wyłącznie w tym. Dobrze. I teraz tutaj. Musimy się przedostać tak. Ale mogę drzewo też powalić tak. Okej. Ale tutaj mogę tylko w lewo. Albo w prawo. Raczej w prawo, bo tutaj widzę opór jest skały, więc tutaj jest celowo ta skała. I teraz tutaj w tą i tu. Tylko że... No właśnie, tylko że... Tutaj mamy skałę. No właśnie. Tak i... Spróbujmy w tą stronę. Tu w tak. Przetaczamy. Tu wpychamy z tym. Tu się zatrzymuje, a my przechodzimy dalej. No i gitara. Aha, dzień dobry. Mamy przejście. Okej, mam przejście i uwaga, uwaga. Aha, jeszcze tutaj zrobimy tak przejście, żeby było formalności zadość, a my robimy sobie podróż łódką na kolejną wysepkę. Wow, super. No i tu oczywiście niezmiennie musimy zrobić sobie skałki w tym miejscu. Czy to na pewno? A czy może jednak z tej strony? Chyba jednak z tej drugiej strony, więc zrobimy to tak. Nie tak. To ma być tak. O, tu. W tą stronę ustawione. Teraz musimy to pchnąć w dobrym kierunku, żeby to móc później przytoczyć. I figę. I my teraz tego nie przytoczymy, bo to nam wchodzi tak. To raczej nic z tym nie ugramy. Raczej na pewno. A jeżeli to ustawimy... No właśnie, teraz jak to pchnąć, żeby ładnie ustawić? Bo raczej tutaj się nie dopchniemy. Tylko obstawiam, że tylko płynięcie do góry nam coś daje. Jeżeli to pchniemy w tu. Tutaj. Tu. Tak. I gotowe. A mam, rozgryzłem to, super. Dobra, i odpływamy od brzegu. Płyniemy znowu na inny jeszcze biom. Inny jeszcze, tutaj w tych rejonach chyba jeszcze nas nie było. Wow, kawał drogi. Dużo skał. Wesoło. Duża mapa. Hej, ale to tak poważnie? Duża mapa. Ja, jakie ogromne. What? Co? Gdzie? My jesteśmy. Tutaj się nie dostaniemy. Mogę się tylko odepchnąć w tym kierunku. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Ja muszę to ocenić, zobaczyć. Ja, co? What? Oh my god. No dobra, mniej więcej się mieści w tej skali, którą myślałem. Ale serio? Oho, no to ładnie nam się zaczyna. Dobra, w takim razie ja chcę się dostać tutaj, zobaczyć co tu jest. Czy w ogóle my możemy tutaj coś zobaczyć? Czy jednak tu jest tylko wszystko tak zabudowane, że nic? A, odsłonęliśmy. A statek, to już jest koniec? Ohohoho, nie. My chyba nie chcemy iść do końca. Czy chcemy? Dobre pytanie. Ale czy w ogóle my możemy iść na koniec? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. O! A to interesujące, że nie zrestowano nas w tamtym miejscu, tylko tu. Chyba jednak chcą. No tak, raczej nie o to chodziło. Raczej nie o to chodziło. Dobra. A tu ewidentnie nic z tym nie zrobimy. No zastanawiam się, na pewno nie z tej strony tutaj będzie.
Na pewno nie jesteś stąd, trzeba zostać. Dobra, więc co? My odpływamy, odpływamy. Oczywiście, że odpływamy. No ale wiemy teraz, jak wygląda zakończenie naszej mapy, czyli jest koniec. Słuchajcie, jest koniec, ale zanim tam dotrzemy, najpierw zwiedzimy jeszcze te wyspy. Ale co się kryje na tych wyspach, co się kryje w tej lokalizacji, to dowiemy się już w kolejnym odcinku. Natomiast jeżeli wam się ten podobał, zapraszam was serdecznie do łapkowania, do polecania i do komentowania. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Taniem. Hej, hej!